Siemanko. Właśnie znajdujemy się w Belgii pod naprawdę niesamowitym obiektem, a jest to zamek. Za chwilę udamy się do środka. W sumie nie ma na co czekać. Chodźmy teraz. W drodze opowiem wam kilka słów na temat tego obiektu. Jest to opuszczony zamek w Wolfenstein. Co więcej, od niedawna cała posiadłość była na sprzedaż za skromną sumę 1 miliona euro. Ten zamek w szkockim stylu nie jest zbyt stary. Został zbudowany w latach 30., ale kilka lat później został sprzedany, by przekształcić go w dom opieki i sanatorium, a ostatecznie dom spokojnej starości. Niestety, wczesne lata 90. oznaczają upadek instytutu. Cały majątek jest w sprzedaży. Przestarzały i już niespełniający norm bezpieczeństwa, jego właściciel wolał zbudować dom spokojnej starości, niż go wyremontować. To miejsce opuszczone, niezamieszkałe zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Kontynuując eksplorację, docieram do wspaniałego korytarza. Ubrane włóki na ziemi i rzeźbione drewno na ścianach. Wszystko jest nienaganne. Miejsca tego typu rzadko się spotyka. Większość jest zdewastowanych, lub wyrwanych, w ostateczności skradzionych. Ten obiekt jest inny. Zobaczcie sami.
końcu docieram i do jadalni. Stół częściowo gotowy do przyjęcia nowych gości. Widok ten jest naprawdę niesamowity. Na piętrach większość pokoi jest pusta, ale niektóre zachowały swoje skarby i rezerwują niespodzianki. W niektórych pokojach są łóżka, dywany, sofy, lustra, komody. Niemal moglibyśmy tam spać po zrobieniu jakiegoś szybkiego porządku. Resztę filmu zostawię na Waszą ocenę. Zapraszam na oglądanie reszty. I oczywiście liczę na miłe komentarze, łapki w górę i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam i zapraszam na film.
Naprawdę widoki są niesamowite. Widać całą wioskę w pobliżu.